Dobry wieczór, Krzysztofie, bo już wieczór. Dobry wieczór. Słyszałeś tą... Nie, pierwszy raz słyszę. Wiadomość? Pierwszy raz słyszę. No pani... jak ona się nazywa? Beata Kozidrak. Beata K. Borodo. No. Chociaż nie jest osobą publiczną, można mówić Kozidrak. No. Jechała pod... W rządzie. 2 litry miała we krwi. Dawka śmiertelna. Co ty na to... Jechała autem. Co ty o tym powiesz? Ale swoim? No swoim, no i zatrzymała ją policja. Bardzo dobrze, że zatrzymała. Powinno znać się na wytrzeźwiałce i powinno być surowo ukarana za jazdę pod wpływem alkoholu. Bo pod wpływem alkoholu nie można jeździć samochodem. Ale Krzyśku, to jest ona występuje u pana Kurskiego na festiwalach. U kogo? U pana Kurskiego. No, pan, twojego przyjaciela, posła. To nie, że występuje. Ale... Prezni. Z panem Kurskim? A co mnie obchodzi? No to jest poseł, no i on odpowiada ale za powiem tak. Telewizję TVP. Przepraszam bardzo. Ale ogółem powiedzcie, ja chcę wypowiedzieć się na ten temat, że ogółem ja jestem osobą, no znacie mnie. Jesteś tak popularny jak pani Beata. No prawda, no, a może i lepiej, no. Może i lepiej. No właśnie. Ale ja nie jeżdżę samochodami, kurwa, pijany, nie jestem naćpany, kurwa, czy nie wiem. Ile ona miała we krwi? 2 litry, tak? Prawie. 2 litry? A skąd wy wiecie? No to jest napisane w gazetach. Piszą o tym. W radiu zaraz było. Zaraz ci pokażę. W radiu było, w telewizji mówią o tym. I powiem, że panie Batko. Na 2 lata chcą za. Go. Nie powinno pani siadać za kierownicę, bo nie da Chryste panie. Daj jej apel, właśnie. Było coś, kolizja. Z komuną, kurwa. Trzeba walczyć, kurwa, z komuną. Wojciech. Batko, przepraszam bardzo. Poczekaj, Krzyśku. Batko, ale ogółem masz w jakiś sposób jakieś władzę, coś robisz, zarabiasz kasę, ale ja robię też swoje i ja na gówno nie wydaję. Ja kupiłem samochód, kurwa. Mazę 3-2-3. A po prostu na urodziny zarobiłem i po prostu to wszystko mam gdzieś, jak to się mówi, komunę. I powiem Beatko i panie pośle Jarosławie K, bo jesteś prezesem telewizji. Ja nie jestem. Jesteś. Nie. Ale ty Nika. To nie jest Jarosław, tylko... Jarosław. Nie. Jarosław. Jacek. Jacek. A pisze się Jarosław. No, jak zwał, tak zwał, no. No. I wiesz, nie powinien pan pozwolić aktorce siąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Może razem pili? Nie wiem, nie byłem tam, nie widziałem. O, w basenach się kąpali. Goli. I... Goli. I powiem, powiem tak, co robili, to robili, mnie nie obchodzi, ale powiem tak. O, nie, dobra to suka. Nie nazywaj nie tak. Wolno a tak co robić, co że... co dla mnie zrobić? Ja nie obraziłem. Że pod pianą rękę siadę no, za kierownicą. W rządzie jest? Po dwóch promilach, nie. Po dwóch promilach alkoholu, no dawka śmiertelna. Pani Beato, pani przekroczyła... Przepis drogowy, trzeba z tym skończyć, bo nie. Jaka kara za to, Krzysiek? Zabranie prawa jazdy. Do końca. Do końca życia? Tak, bo teraz jest tak. Do końca życia, nie będzie miała problemu. A pieniężna? Pieniężna też. No ale jaka? Do końca życia pieniężna? Nie. 1000 zł kary i do końca życia zabranie leciu. 1000 zł to jest za mało takim ludziom. Wiesz co chce twój rząd wprowadzić? Twój. Co? 30 000 zł kary za jazdę. Tak coś się obiło uszy. Za jazdę pod wpływem. Za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. 1500 zł. Także uważaj jak jeździsz. Słyszałem. No. Słyszałeś o tym w telewizji? Tak. Oglądasz telewizję? Tak. A gdzie? To ja powiedziałem. W internecie no. No w internecie. To. Ja powiedziałem 1000 zł i zabranie prawa jazdy aż do kończenia życia. Z tego powodu, panie Beatko, tak mówię, że tak to nie będzie,
jazda pod matko, alkoholem. Matko, zrobiłeś to, zrobiłaś. Przyjdź do Wojtka, Wojtek ci wybaczy. Wybaczysz, Wojtek? Weźmiesz pod skrzydełka? No. Uprzątniesz pokój? Żądło będzie czynne. Krzyśku. A Wojtek wszystkich bierze pod skrzydełko. No. O, lubił mnie. Stać go. Widowie. Stać go, Krzysiek. Co tu się nawet nie wiadomo jaka ciśnie. I ja nie rozumiem, Wojtek. Ty ich nie znasz całkowicie. Ja też mogę powiedzieć. Przyjechać. Ale posłuchaj, Wojtek, też mogę przyjechać. Kupili whisky, powiedziałem, że... Przepraszam bardzo. Że whisky to nie, ja kurwa nie jestem alkoholikiem. Whisky się nie pije, nie? Takiego gówna nie pijemy. Przepraszam bardzo. Ja miałem urodziny, kupiłem sobie... Przepraszam bardzo. Pana. Tak, już, proszę pana. Już. Wojtek, ty znasz, nie znasz. Nie wiadomo, jak to byli. Ja też mogę przyjechać pod bramkę. Jebać komunę. I powiedzieć, że jestem z Berlina. Czy z Moskwy. Czy z Szwecji. Ty Krzysiek wyczułeś. Czy z Norwegii. A ty Krzysiek masz nosa. Masz nosa. Jakby, wiesz co? Chciałem powiedzieć, nie chcę cię obrazić, ale kurwa masz ryja do tego wąchania. Masz. Wywąchasz wszystkich. Bo nosa to za mało. Ale ryja to masz. No. Widzisz? No. I wiesz co, Wojtek, naprawdę złości mnie, to nie zginiesz. Słyszysz, Wojtek? Słyszę. Naprawdę. Zobacz, ile ja tobie nieprzespanych mam nocy. Przez twoje gówno ktoś namawia. No przez te paczki, bo musi cały czas otwierać. Chodzić, otwierać te paczki. No. Sprawdzać. No. I? Wiesz? I powiem, czy ty kiedy zrozumiesz, czy nie? Te paczki, kurwa, chuj te paczki, kurwa, trzeba wyjebać, kurwa, ich. A ja te paczki przysyłam, ja nieraz nagrywałem i mówię, że proszę nie przysyłać. Proszę nie przysyłać, bo ja nie chcę. Po co? Do czego? O tego. Po co? O te. On. Mówię wziąć. Ale po, no to mówię. Kurde, powiedziałeś, że to gówno. Ja mówię, że nie gówno. A tak było? Czy nie? Było tak, ale ja nie chciałem. Ale ja powiedziałem, że pomogę ci wnieść. No. No i że z tego stoją te paczki, no. No to co? No. No to... No. Ja muszę sortować, a po chuj to mnie. No to posortujemy, pomogę ci. Tak. Tak. No. No, a co? Nie? Zawsze ci pomagam. A ty zawsze masz do mnie pretensje. Ale krzyczy za nas. Krzyczy strasznie, no. Wojtek, weź coś powiedz na ten temat. A nie... Proszę na nas nie krzyczeć. Ja nie rozumiem tego. A komary dalej latają. Ktoś tu szcza chyba. Słucham? Bo to szczyli. Lecą chyba... O, sika to. Tak? Nie wiem. Proszę pani. A dziś pani się urodziły naprawdę? Nie, no, a pani przestanie się śmiać, lepiej szydzić ze mnie i tak dalej. Bo ja wiem, że tam jakiś pani kawaler namówił, zadzwoń masz do ochotę? Tego człowieka. Widziałeś film? Widziałeś? Pozdrawiamy się, on złoży. Po prostu, ha, nie masz urodzin, a będzie się śmiać. Będzie wesoło. Do widzenia, pani. Mam taki szacunek do hobby. Dostałeś telefon, to do niej zadzwoń. Do jej. Dzwoniłem, ale on. No, nie odbierała. A, no to musisz jeszcze raz i świata nie było. Ja zaszedłem. Zaszedliśmy dwóch do korbura. Mówi, świata nie ma. Ja zrobię panie coś tutaj. Ona wzięła tam giełku z boku, coś. Ja go wyciągnęła. Gdzieś kartę przełożyła niżej. Czy wyżej, czy niżej. I mówię, proszę sprawdzić, czy jest coś. On sprawdził. Mówi, tak. I do ciebie zadzwonił. Ale kto? Wojciech. A, no tak, no. A światło na to nie ma. A światło nie ma. Mówię, a spróbuję pani. A może pani da się. Co? Kamery
działają trzy. Ja nie wiem, no do mnie dzwoni Krzysiek wczoraj wieczorem, kamerę ja działa. Nie działali. A skąd ja mogę to kurwa wiedzieć, no? No i ja mam... Przyjedź, chodź! A co to? Kamerzysta no. Kurwa pogotowie dzień i noc dyżuruje. Ja nie jestem żadnym kamerzystą i nie będę. Zrozumiane? Nie! Tak! 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 Precz z komuną! Cholera! Precz z komuną! Jebać kurwa komunę! O. A pogotowie co? Od światła nie dyżuruje dzień i noc? A ja co jestem kurwa? Światło twoje? Nadzieją? Nie masz innego? Nie! Przytulasa? Nie! To sobie nie, władź. Nie, Zielonogórska. Tak? Zielonogórska kurwa jest tam, pod tym, pod bankiem. Gdzie? Bankomat. Bankomat? Tak. A, tak. Twoje pogotowie. Nie. Nie. Tak, tam bankomat jest bank PKO. No. No. O. Wojtek. Kurwa, ja pierdolę. No. I tyle chcieliśmy powiedzieć. No właśnie. Pozdrawiamy wszystkich. Co to do ciebie cały czas dzwoni? A chuj go wie. Odbierz i zrób na głośnik kurwa i nagramy go. Halo. Słucham. Dzień dobry. Słucham. 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 Zamówienie dostaliście? A kto zamówił was? Kto zamówił? Zamawiał mnie. Kto zamówił? Cicho, Wojtek. Pisze zamawiaj dla mnie. Dla Majera. Kto zamówił? Opierdolisz? Ja. Kto zamówił? Imię, nazwisko jego. I whisky. Przepraszam bardzo. Kto zamówił inni pierdol człowieku, bo ja mam twój numerek i mnie wystarczy. Zrozumiane? Zrozumiane czy nie? Dobra tam, Krzysiek, nie denerwuj się tam. Wyłącz telefon i tyle, żebyś miał spokój na noc. Chcesz zjeść kebaba? A postawisz kebaba? Tak. A ty Krzysiek, ale ja zjem jak Krzysiek, jak Krzyśkowi kupisz. Tak ja nie będę jadł. Ja kebaba nie będę jeść. A co ty będziesz jeść? Ja mam co jeść. No ja te, ja nie, ja taki, że chyba, że ty chcesz, no to proszę bardzo. Ale jak zjem, to tu zesram się tu. No kurwa, ty nie jest. No to nie będę jadł, no. Nie, ja nie jestem głodny, dziękuję. Krzyśku, weź o. Wyłącz ten telefon w chuj. Halo. A kto? A kto? No, słucham. Jestem. No już drugu. Jeszcze jeden człowiekiem. Tarasu jest. Z dziadkiem. Ale zaraz on pójdzie do domu, to co chcesz? Co? Na razie. No i tyle. Pozdrawiam widzów. No. Właśnie. Całe te. Dziękujemy. Dobranoc. Całe te? Jak ogółem, nie? Pół ogółem? Pół ogółem. Dobranoc.